Siema, z tej strony Blackluk, witam was serdecznie na moim kanale. Postanowiłem stworzyć nową serię Let's Play. Nazwałem ją od zera do Clash Bohatera. Może zwariowałem, ale postanowiłem spróbować zagrać od początku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że tych poradników takich dla początkujących graczy była masa, ale jednak były to one wszystkie oparte o początki gry, czyli sprzed kilku lat. Natknęło mnie do tego, żeby taką serię stworzyć. Masa pytań, które pojawiają się na Facebooku od nowych graczy. Są to pytania, które dla nas, którzy grają w tą grę kilka lat, są trywialne i niekoniecznie chcemy na nie odpowiadać. Być może taka seria przypadnie wam do gustu i ci nowi chętniej będą dołączać do naszej społeczności Clash Maniaków. Dobra, słuchajcie, no to lecimy szybciutko. Początek. Taki mamy ekran startowy na samym początku, więc tutaj krótki instruktaż, witają nas, tak? No i pierwsze zadanie, mamy wybudować pierwszy budynek obronny, tak, stawiamy go. Tu co chwilę będzie nas prosiło, słuchajcie, o to, aby przyspieszać nasze budowle za gemy. Ja będę to robił, ale wy absolutnie tego nie róbcie, ze względu na to, że gemy będą wam potrzebne do tego, aby kupować sobie budowniczych. Wszystko wytłumaczę w dalszych częściach, ale nie wydawajcie, tak? Nie wydawajcie, zbierajcie te zielone kamyki, bo to jest najcenniejsza rzecz w tej grze. No tutaj przeklikowujemy, tutaj to tak. Mamy pierwszy atak, tak? Pokazuje nam, co mamy zrobić. Mamy 5 takich jednostek, one się nazywają Wizy, czy jak tam zwał, jak zwał. Pokazuje nam, jak je puścić, tak? Więc puszczamy sobie ze 3 te Wizy, nie ma potrzeby tutaj ich puszczania więcej. Więc to jest taki pierwszy próbny atak. No i szybciutko one niszczą ten budynek. Dobrze, wykonaliśmy kolejny krok w tym takim samouczku. Lecimy dalej. Znowu nas prosi do sklepu. I mamy pierwszy budowniczy, którego możemy dokupić. 250, widzicie, gemów. Więc oczywiście go bierzemy. Tak, stawiamy sobie ten domek. 250 gemów nam, widzicie, zleciało w dół. Ponownie do sklepu. I co stawiamy? No i po kolei, słuchajcie, trzeba wybudować te budynki, które mamy. I znowu nas prosi przyspieszać. Na razie może tego nie będziemy jeszcze robić, żebyśmy chociaż ten początek zrobili tak na czysto, bez używania kamyków. Słuchajcie, stawiamy następne. Mamy tych budowniczych dwóch w tym momencie. Ale widzicie, nawet nie możemy teraz wykonać budowy kolejnego, bo znów nas prosi o przyspieszenie. Ok. Lecimy dalej. Pierwszy stawiamy barak. Jest to barak, w którym będzie się produkowało jednostki wojenne. Więc z tego baraczku, w tym baraczku zaraz wam pokażę, jak się te jednostki buduje. I one będą wychodziły nam na ten kamp, który tutaj mamy z ogniskiem. O, i widzicie, mamy mieczyk. I budujemy pierwsze jednostki, klikamy, możemy przytrzymać i nam się wybuduje tyle, ile potrzebujemy. No i teraz, słuchajcie, już nie będziemy czekać, klikamy sobie tego jednego gema. Wy tego nie róbcie, poczekajcie, bo naprawdę nie ma się gdzie spieszyć. I wykonujemy, słuchajcie, pierwszy atak. I mamy tutaj, słuchajcie, single player, czyli mapka, przez którą musimy przebrnąć. Tu możemy zdobyć właśnie za zrobienie tej mapy dodatkowe kamyki. No i przede wszystkim stawiamy pierwsze kroki, uczymy się jak atakować, tak? Więc widzimy, mamy jeden budynek obronny, przytrzymujemy, tak, możemy tutaj postawić jednego wiza i słuchajcie, to powinno tutaj błyskawicznie zostać zniszczone. Resztę sobie zostawiamy, słuchajcie, nie trzeba wypuszczać wszystkich jednostek, pamiętajcie, że nawet jak one przeżyją, po ataku niestety nie wracają nam do bazy, tak? Więc zostają tylko te, których nie użyjemy. No i właśnie tych dwóch nie użyliśmy. Zobaczcie, one sobie tutaj na tym kampie, czyli przy tym kwadracie z ogniskiem
One sobie ten stoją. Mamy teraz nadanie nazwy, więc nadajemy sobie nazwę. Trzeba pamiętać, że nazwę w grze można zmienić tylko raz. Teraz po ostatnim update'cie można zmieniać ją ponownie, ale jest to już koszt tych zielonych kamyków, czyli każda kolejna zmiana to jest wielokrotność 500 gemów, tak? Więc ustalamy sobie tą nazwę. Black Look. Damy sobie V2. Tak, bo moje konto główne to jest Black Look. No i co, słuchajcie, i możemy teraz w tym momencie wykonać upgrade domku. Ten upgrade domku się wykonuje. Słuchajcie, w pierwszym odcinku to tyle. Po upgrade'zie będziemy mieli Town Hall level 2. I myślę, że kolejny odcinek będę już nakręcał, jak będę miał ten Town Hall wymaksowany. Więc do zobaczenia. Tyle w pierwszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli Wam się to podobało, jeżeli chcecie taką serię, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i cóż, no i mam nadzieję, że jakoś nam to sprawnie wszystko pójdzie do przodu. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie.